Jest 6 marzec 2016 roku, godzina 11. Otwieram limitę piątej sesji Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej. Raz, dwa, trzy. I teraz to było otwarcie obrad. Wytłumaczę dlaczego limita, dlatego że 3 tygodnie temu Sejmik, piąta sesja była, ale były tylko dwie osoby. Pan Wojciech Strąg, który właśnie dzwonił, że przyjedzie za 10 minut i ja. A więc sesja nie mogła się odbyć, dlatego jest limita na dzisiaj. I następnym punktem obrad jest, a dzisiaj mamy, jak Państwo widzicie, jesteśmy goście z Opolszczyzny. Jesteśmy w trójkę, także ta sesja piąta się odbywa. Tak jest, goście z Opolszczyzny, zaraz za 10 minut przyjedzie tak tutaj jest. Pan miejscowy, także no mamy tutaj pięknie Pan zagaił, przedstawienie uczestników. No wiadomo, Mariusz Czytyński, Krzysztof Miński. No a z Opolszczyzny jesteśmy także tutaj i przyjeżdżamy na tak zwane gościnne występy. Zaszczyciła nas, tak jest, ziemia opolska, a ja jestem marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej, Beata Andrejas. I teraz wolne głosy. Tak, ja zabiorę głos. Proszę bardzo. Ja mam zawsze proszę dużo bardzo. Do gadania. Tak, co tutaj chcę powiedzieć? Takie podsumowanie, w sumie robiłem to na Opolszczyźnie, w sensie tym sejmiku opolskim. Podsumowanie, czyli ja byłem w Konstantynowie i w Wiśniczu na tych sejmach walnych i co zauważyłem? Zauważyłem tam totalną hipokryzję związaną z dwojakim rodzajem głosowań, co dyskwalifikuje tego marszałka, który tam wtedy urzędował, pana Leszczyńskiego. I ten pan Leszczyński uprawiał takie głosowanie, jedne według demokracji, a drugie według zasad. Panie Henryk, jak ktoś jest? O, proszę, tutaj mamy. Wspaniale. Pan tak, Henryk tak. Przyjechał, ja akurat mówię tutaj. Tak, my się tutaj akurat, przepraszam. Nie ma czego, wystarczy tak wykładać. To widzę, trochę nas tu będzie. I co tutaj chcieliśmy powiedzieć, że no, ta hipokryzja tutaj trochę deprymuje, no i praktycznie myśmy tutaj jako Opolszczyzna się trochę odcięliśmy od tej hipokryzji tutaj tego marszałka z Wiśnicza i z Konstantynowa. Właśnie z tego względu widzieliśmy na cały cyrk głosowania, tak zwanego głosowania do oporu, a więc to dyskwalifikuje w ogóle poczucie tego marszałka jako takiego. To dyskwalifikuje całkowicie, czyli no w tej chwili to zostało zamknięte, ten sejm walny w pojęcie takich, zostało zamknięte jakby do takiej jakiejś zamkniętej sekty, gdzie tylko powiedzmy określone osoby mogą przyjść, natomiast ten może być posłem, ten nie, tamten, tu to wszystko weryfikacja i tak dalej. Teraz to jest taka sekta się zrobiła, ale to tylko świadczy o tym, że korzenie powiedzmy tego ruchu takiego, tej konfederacji, one były po prostu oparte na Libię. Ponieważ złamano zasadę, więc po prostu taki sejm walny nie ma w ogóle większego sensu, ponieważ tam siedzi hipokryzja. Jeżeli sprawy, powiedzmy, są głosowane na zasadzie demokracji albo raz demokracji, raz zasad sejmu walnego, o tak, bo tak jest, powiedzmy. Czyli weto. Czyli te weto, raz według weta, a raz większością, powiedzmy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to naprawdę nie ma sensu i ten pan, który to prowadzi, to po prostu się zdyskwalifikował i nazywać go jakikolwiek marszałkiem nie ma większego sensu i to jest wręcz nawet legalizacja recydywy. To jest moje zdanie. To jest legalizacja recydywy, a więc po prostu, dlatego na Opolszczyzna się wycięła. Powiedzmy wycięła, po prostu no, zrezygnowaliśmy powiedzmy z tego, a tutaj przyjeżdżamy gościnnie, ponieważ takie obrady mają jakiś sens, gdzie można coś przedyskutować. No, to jest takie moje zdanie, tak to widziałem. Natomiast, no co, sama idea tutaj spotkań takich i tego sejmikowania, no to jest uważam zawsze za dobrą. Ponieważ można to przedyskutować, wszystkie jakieś tam problemy miejscowe i to zawsze jest przed kamerami. A przed kamerą właśnie, a co niektórzy to tej kamery się boją, albo to obcinają tą kamerę i tak dalej.
tak to widzimy, tak to jest jakby podsumowanie tego, co ja zauważyłem, powiedzmy, w Konstantynowie i Wiśniczy. Zresztą materiał filmowy na to, co ja tutaj mówię, no to jest bardzo obszerny na kanale Ta Królewska Telewizja. Jest to bardzo obszerny materiał, który jest obszerniejszy od filmów z Sejmu Walnego, czyli ze strony Sejmu Walnego w ten sposób. No, to są takie główne jakby zarzuty i na tym ja kończę. To ja teraz chcę zabrać głos, przyjść do pisemnej listowności dzisiejszego sejmiku, bo jest taka sytuacja w prowincji wrocławskiej, że dwa tygodnie temu odbył się no, spotkanie rzekomo nazwane Sejmem Generalnym Dolnośląskim, no, zwołane przez Konfederację Niepołomicką, na którą ja na przykład jako marszałek Sejmiku Ziemskiego prowincji wrocławskiej nie zgodziłam się. Poszłam tam pod drzwiami, straszono mnie policją, bo dyskusja żadna nie była możliwa. Niestety, skoro... Nie szkodzi. Tam. No, zaburzona sytuacja, w internecie była dyskusja, okazała się niemożliwa na żywo, także okazała się niemożliwa, no bo straszenie policją to jest taki incydent, takiej kategorii, proszę Państwa, którego no, ja płazem puścić nie mogę, ale trzy tygodnie temu pan Wojciech Strąg właśnie przybył, poseł ziemski, i ja byliśmy tutaj na zwołanej jak trzeba piątej sesji, bo w internecie na stronie portalu społecznościowego Facebook, która nazywa się Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej Wici, są ogłaszane. Tam trzeba patrzeć na wiadomości i no, w jaki sposób musimy to ciągle powtarzać, że w ten sposób na Facebooku na tej stronie Sejm Ziemskiej Prowincji Wrocławskiej są aktualności i Wici do pobrania. I niestety przybyliśmy tylko pan Wojciech Strąg i ja. I sesja nie mogła się odbyć, dlatego jest to limita tej piątej sesji, ale widzimy, że w tej chwili jak najbardziej sesja się odbywa, a więc następna będzie szóstą sesją. Do czego zmierzam? Że na tej piątej, trzy tygodnie temu sesji nie przybył niestety marszałek Grodzki z ziemi wrocławskiej, miasta Wrocław, Sławomir Salomon. A tydzień później, właśnie na tym spotkaniu w hotelu Jana Pawła II był i został mianowany przez, namaszczony przez tą osobę, o której pan Mariusz Szczytyński mówił, na potrójnego marszałka, czyli Grodzkiego, prowincji i powiatu. No to już jest samo kuriozum, samo w sobie. I na to ja też się nie godzę, bo ja jestem prawnikiem, jak Państwo wiecie, legalistą i podstawa prawna jest konieczna zawsze. I tutaj ten Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej ma taką podstawę prawną. To jest Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku, która obowiązuje i sancyty Sejmu Walnego, ale nie Konfederacji Niepołomickiej, ponieważ nie może jedna Konfederacja Niepołomicka, akurat Niepołomicka, pod siebie zagarnąć Sejmu Walnego jako takiego. I ja w tym duchu na Sejmy Walne 4 w 2015 roku jeździłam i po prostu Sejm Walny jest Sejmem Walnym, natomiast czy to jest taka konfederacja, czy inna konfederacja, to... Czy bez konfederacji? Są cztery konfederacje naliczone w tej chwili w Polsce i no nie sposób się, znaczy godzić na to, do czego zresztą namawiam, żebyście się Państwo posłowie ziemscy nie godzili na to, żeby jedna z tych konfederacji, Sejm Walny jako rzecz wspólna Polaków, narodu polskiego, zagarniała. I widzicie, że Sławomir Salomon, rzekomy potrójny marszałek, także na tą limitę piątej sesji nie przybył. Ja mam nadzieję, że na szóstą sesję pan Sławomir Salomon przybędzie i się z tego wytłumaczy, co się z jego strony dzieje, czy pokaże nam swoje zdanie, no bo głos wolny każdy ma, a tym bardziej marszałek Grodzki.
To na razie na tyle, oddaję panu głos. Pan jest asesorem Sejmu. Proszę bardzo. Nie wiem, jeszcze słyszałem to było od początku, ale z tego co pani mówi, to tam jakieś kolesiostwo poszło chyba, tak? No, bardzo duże kolesiostwo. Pojechał do Jeleniej Góry, na Maściwie Niedźwieckiego. Pani to od początku opowiadała się, troszkę spóźniłem o tym spotkaniu tam, co on zrobił Jana Pawła, tak? Tak, bo rzekomo jest dualizm, którego ja nie widzę. Według mnie nie ma dualizmu. Ale oni pani tam wpuścili? Nie wpuścili, straszyli policję. Ale tam panią zapraszali, no. Nie. Wzywali mnie do przedstawienia tej sytuacji związanej z limitą 11 sesji, którą razem z marszałkiem Dobrzyskim Kicińskim, przede wszystkim z marszałkiem Morkiem, seniorem Sejmu Wolnego i panem Szczytyńskim, który reprezentował marszałka, czy był ad hoc marszałkiem całej prowincji opolskiej, całego województwa opolskiego, w czwórkę zwołaliśmy limitę 11 sesji Sejmu Wolnego do Konstantynowa Łódzkiego i to bodajże na 23-24 stycznia miała się odbyć. Ale marszałek Kicińskim się bardzo szybko z tego wycofał, zaraz po Sylwestrze, bo to spotkanie, ten założycielski Sejm regionu południowy zachód Polski odbył się moim zdaniem legalnie w sobótce 28 grudnia 2015 roku. Taka to jest historia. Pani z tego, powiedzmy, wytłumaczyła, to dlaczego pani nie musi? Właśnie, to jest dobre pytanie. Impreza była biletowana, to po pierwsze, 50 zł życzył sobie żona Leszczyńskiego, siedziała z synem takim małoletnim i niby bilety mieli sprzedawać na ten, to po prostu jakieś nieporozumienie. Przed salą, jak kino, i no. Przed tą salą doszło do wymiany zdań ostrej. Powiedziałam, że jak zachowuje się marszałek Grodzki Salomo głośno i to tak zdenerwowało Leszczyńskiego, że zagroził wezwaniem policji natychmiast. Nie ma tematu. Nie ma tematu. Ja też uważam, że tak się mam wrażenie, że teoretycznie ludzi, którzy mogli się łączyć w jednym celu, znów się kłócą swoimi prywatnymi niedomieniami, zawiściami, zrobieniem. I wie pani, to jest kolejny przykład tego, że Polacy Polskę dzielą drobne szczegóły nieporozumienia między sobą, a nie łączy wspólny cel. To jest, uważam, że bardzo rozwój syndrom na Polskę. Mogę coś powiedzieć? Skończę tak. Znaczy, to jest dobra myśl, no bo ja tutaj w Konstantynie, ja byłem na tych dwóch sesjach tego Sejmu Wolnego, co zauważyłem. Bo to nie od razu wychodzi szydło z worka, tylko dopiero tego. Tutaj pan powiedział taką słuszną uwagę, że to są dzieli i tak dalej. Jeżeli za Sejmem Wolnym, za tą konfederacją stoi jakiś tam gruby kapitał, to on spowodował cały ten program, że on tak wygląda, a nie inaczej. No, przepychano geotermię, przepychano eksploatację bursztynu. Nawet tam jeden zauważyłem takiego pana, który tam się to przedstawiał, i on rzucił takie hasło, to jest takie od razu. Rzucił hasło i on takie jedno zdanie powiedział, zaczął mówić o polskiej ropie. Załóżmy. No, to jest taki przykład, który ja zauważyłem. I nagle wstaje ten marszałek. I on od razu jemu już przeszkadza, że on już o tym nie mówił. Czyli tu, jeżeli ktoś reaguje w ten sposób, ja tego widziałem tą reakcję cały czas, jeżeli ktoś reaguje, jeżeli ktoś mówi rzeczy tak zwane niekorzystne, to praktycznie to nie są animozje, tylko to jest jakiś pewien cel, pewna strategia, siedzi za tym jakiś gruby kapitał, gdzie po prostu wszystko to jest jakby zorganizowaną polityczną czapeczką, pod jakieś interesy grube, bardzo grube, geotermie i tak dalej. A i w sumie teraz co wyszło?
Wyszło teraz, że po naszej takiej, powiedzmy, dwuprzykładowej obecności tak, w Konstantynowie, no ten sejm walny na zasadzie właśnie takiej wolnej, jakby Pan mówił, on już nie może funkcjonować. Teraz trzeba to zrobić do, znaczy sprowadzono to do tego takiej jakiejś sekty, gdzie będzie weryfikacja tych, którzy tam przyjdą. Bo nie albo można... będziecie gadać tak, my chcemy, albo tak jest. No dokładnie, to się, i to do tego doprowadzono w tej chwili, a więc tutaj nie ma pojęcia, że to się Polacy kłócą i tak dalej, tylko zostało to wreszcie, no wyszło szedło zwarte, że to ma być zwarta sekta, przyjadą jacyś tam agenci z tego, zza oceanu, no i to będzie się tam pchać po prostu, w jaki sposób tutaj miejscowi w paru przyjadą, powiedzmy tam wolna Ameryka, no i będą powiedzmy to, co chcą sobie w jakiejś wąskiej grupie, tak zwanych posłusznych. No ale to jest właśnie to, co ja mówiłem, że różnica zdań dzieli i na tym się koncentrują wszyscy, a nie koncentrują się na tym, że różnica zdań, dobrze, porozmawiajmy, przekonajmy się, ale mam wspólny cel, to jest najważniejsze. To jest w porządku, tylko tutaj cel jest nieistotny. W tej konfederacji, czy w tym układzie, o którym tutaj mówili, że ten tam policja tutaj, tego bez policji i tak dalej, ponieważ to nie jest w sumie kwestia jakiegoś wspólnego interesu, bo to jest jakiś interes gospodarczy. Gruby kapitał, wyjście na rynek i tak dalej. A więc to jest, to w ten sposób wykręcono jakby tą ideę sejmu walnego. Wykręcono i teraz będą no, głosować ci przedstawiciele Indian. No tak, tylko że wie pan, wiecie państwo w sumie, spowodowało to co? Przyznał się, zamiast ideał zjednoczyć, wspólnej sprawie Polska, Polacy, to znów się rozdrabniamy. Ale... Może powiem, co my zrobiliśmy. Może pan nie? Chcesz powiedzieć? Tak, chciałem się zapytać, czy po tym zajściu, czy ktoś z panią poparł? Czy nie na bardzo? Nie, bo tam pani nie była to posła. Nie wiadomo, kto miałby to zrobić. Właśnie. Bo i nie wiadomo jak, bo to zdarzenie 2 tygodnie temu się zadziało. Na nim było tyle osób, ile tutaj dzisiaj nas jest, także to... Czy mi się wydaje, że tacy jak pani, to świadomie to robi, żeby tak to nic nie potrzebne w tym związku. Znaczy z ich punktu widzenia. Tak, pani jest po prostu zbędna w tym układzie. Pani za dużo mówi. Pani za bardzo tutaj jest taka no, polska. Tak. Pani jest za bardzo polska, żeby pasować do tego towarzystwa sprzed 2 tygodni, może tak. Tak mi się wydaje. Od samego początku tak naprawdę, bo ja jestem marszałkiem tego Sejmiku Ziemskiego prowincji wrocławskiej na mocy stawienia się na wezwanie sancytów pod starostwem wrocławskim, powiatu Wrocław, konkretnie 2 sierpnia 2015 roku. I już we wrześniu, jak zaczęły się przed wyborami urnowymi tymi do parlamentu tworzyć komitety wyborcze, to już próbowano mnie wyrugować, konkretnie Jedna Polska, jest taka telewizja podziemna, tam jest taka osoba Konrad Daniel, który nasłał na mnie osobę nazywającą się Marcin Bogucki, który przez telefon, tak, młoda osoba, ja też strasznie, powiedział mi, jaki jest cel. Pani nie podoba nam się jako marszałek, nie może być pani marszałkiem. I to się dzieje do dziś, tak naprawdę. Ale cel jest odtworzenie sejmikowania. Jest i... Odtworzenie sejmikowania i stworzenie sejmu walnego w tej formule sejmu walnego, który był w pierwszej Rzeczpospolitej. Z tego co ja wiem, każdy miał prawo weto. Nie musiał się Konstantynowie. Nie musiał się z większością zgadzać. Konstantynowie tak, tak było. A teraz robiło się w Wiśniczu coraz gorzej. I tak naprawdę w Niepołomicach na tym 9. sesji już się zrobiło gorzej, bo ona była pierwszą sesją limitowaną poprzez selekcję ekonomiczną, czyli trzeba było 100 zł wpłacić tak zwanego sejmikowego, czego już nie wszyscy, szczególnie bezrobotni, mają. To już jest problem, bo dojazd na sejm walny kosztuje, ziemia nie płaci posłom, bo no, to się tworzy dopiero.
się tworzy, w związku z tym marszałek prowincji, bo na sejm walny powinni jeździć marszałkowie prowincji i cztery inne osoby z każdej prowincji. Tak są fotele tam zrobione. Ale wracając do tego, co byśmy dzisiaj tutaj oglądali, są dwie salki, mała salka do wynajęcia za 90 zł na godzinę i duża salka, na której można ustawić tak jak nasza prowincja potrzebuje, czyli jest 10 powiatów, po 5 miejsc dla każdego powiatu, na 50 osób maksymalnie. Bo sejmik prowincji nie ma polegać na tym, że zejdzie się tu 1000 osób, wiec, jakiś taki wiec, nie? Tylko czy wykład, przypominający bardziej wykład, bo jest podium, wtedy jakieś, nie mogą wszyscy naraz mówić, wiadomo, nie? Ktoś musi to moderować. Sesję moderuje marszałek. A krzesła na tej sali ustawione wyścielane? Te krzesła są na razie ustawione w kółeczku, ale dla naszych potrzeb jest to po prostu zaznaczenie tych 10 powiatów jest potrzebne. Można spowiązać na sobie. Ja myślę, że nie zarosliśmy do tego, że jest jakimkolwiek liderem. Ile mimo wszelkich trudności nie traci czasu na rozlane mleko, na jakieś tam pokazuje, że wokół siebie, wokół jakichś zadań potrafi gromadzić ludzi, nawet ludzi, młodych ludzi. A zwłaszcza, gdy wygromadzi jeszcze bardziej od siebie kolejne, na bardziej od siebie młodszych i talentowanych. Czy zrobicie taki rachunek zasadami macie zamiar postępować? Bo jeżeli mamy zwyciężyć, to mamy zwyciężyć masowym działaniem. W takim razie jeszcze raz wrócę. Ja o sobie powiem, że ktokolwiek zaczyna coś tworzyć, jakiekolwiek wyzwanie, to staram się być i wspomóc czym mogę. No tak jest, wydaje mi się, że to jest pierwszy obowiązek i jakiś tam patriotyczny. No ale niestety jeszcze raz podkreślę i chciałbym nareszcie dostrzec kogoś, kto potrafi pokazać, że ma jakieś cele, nie te ogólne hasła, tylko nawet na ten najbliższy tydzień. I mówi, dziewczyny, chłopcy, mam takie propozycje, zrobimy, kupniemy, a jeszcze gdyby wymyślił takie małe zadanie, które zwyciężyłoby, pozyskało uznanie w całym społeczeństwie i tą ścieżką się podąża do szacunku, do liderowania, do mocy i do zwycięstwa jakiegokolwiek. Widzicie to? Czy widzimy to? A więc do tego działania mamy nawet w tej chwili cudowne nowe środki porozumiewania. Te stałki i wykształciuchy nie chcą dostrzec, że to samo rozmawianie i widzenie się, możemy raz na tydzień i żądając od siebie konkretnych pomysłów i planów i działań, co tydzień się spotkać w Skype. Mielibyśmy salę za darmo 25 osób, przyjdzie pan w domu przy mikrofonie wygodnie i już chwilę wypoczęty od dnia, całego dnia trudna i staramy się, przecież to co robimy to no, prawie się to na sali, ale tak naprawdę to jest komunikacja słowna wygodniejsza, przecież nie ta sama. Ta moja łapa i dwa paluchy mi coś napiszą, to ile to wymaga trudu, a później poprawiam, a jednak nie chcecie tego. Czemu nie chcecie? Czemu nie chcecie? No bo ja mam hakerów na komputerze i mam odłączony w tej chwili i mikrofon i głośniki i na Skype'ie. Pani Beacie służby wyłączyły tak, internet. Dokładnie tak. Wierzycie? Nie internet, no. Tylko Skype. Skype'a. Czy ja mogę wam powiedzieć? Ja mogę. Jednak spotkanie z ludźmi, porozmawianie nasz komunikacji się przez liderów. No i co? Dla mnie nie podsłuchują? A skąd wiecie, że ja nie nadaję do specjalnych? A skąd wiecie, że tam nie ma tej chwili ja połączenia? Tam jest. Bo co, wyłączyłem? Nie, muszę pan baterię wyciągnąć. Wyciągnij pan.
A jest super, wyciągnę tam. No i co? No nie, no bez problemu musi pan dowieść. No to co ja miałbym... Stuwa jest potrzebna, panie Henryku, żeby przejść do sali konferencyjnej. Ale to mielibyśmy spokój. Proszę panu, ja powiedzmy tego, czyli ja to znam, że takie... Ja może nie mogę się powiedzieć, bo to jest specjalna ochrona danych osobowych, żeby nas atomizować utrudnicznym poziomie kontaktu. Ale o mnie, o panu, służby wszystkie zagraniczne wiedzą wszystko na bieżąco. Te dyski twarde są tak ogromne i przepastne, że potrzebne, niepotrzebne wszystko, ona tam siedzi. Wystarczy, że skarżysz się przejedzie, Grzegorz Niedźwiecki i wszystko, gdzie był, kiedy był i tak dalej. No wszystko to kolebka potrafi zarejestrować. Pan Krzysztof Niski. Krzysztof Niski. Pan tu z Opolszczyzny. Krzysztof Niski, poseł ziemski. To nie pan Grzegorz Niedźwiecki? Nie. Korzystajmy. Dzisiaj w takim razie ostatnie zadanie. Każdy z nas zreferuje, co w najbliższym tygodniu konkretnego moglibyśmy zrobić. A to, czego trzeba warto? Bo w tego zyskamy ludzi. Nie to tu niczego innego. To, co mówimy teraz, to w tej chwili jest po pierwsze kwartale strata czasu, po drugie i nie bacząc na to, jeżeli ktoś ma energię, dobre plany, idzie do przodu i pieprzy tam te wszystkie i tych, co podstawiają nogi. No, nie ma innego wyjścia. No jakich pani zwalczy? No, idea sejmikowania ma odpartyjnić Polskę. To jest zacny cel. Zaraz. Co to znaczy odpartyjnić? To znaczy, mówiono tym trojom, że... Osoby nie reprezentują partii, tylko ziemi. Odpartyjnić. To prawda, że partia była moskiewska, beriowska przez 50 lat, to prawda. I w takim razie łatwo teraz powiedzieć przez analogię, że ponieważ to było niesuwerenne moskiewskie i gorzej jeszcze Moskwa przekazała tę Polskę we władze beriowców i ci się tu umocnili, rządzili, wykształcili i są mocni. No to w takim razie co to znaczy? Każde zespołowe nasze działanie jest partią, zalążkiem partii. Nie ma bez zespołowego działania, nie ma żadnych szans na wyniki. A ktoś trąbi po żydowsku apartyjność, to jest wybądź się apartyjny. A my będziemy każdą partię, a najlepiej od razu przyjdziemy i siądziemy na liderowaniu, żeby to rozwijać, żeby to tamować. I takie są efekty, czy mamy polską patriotyczną wolną partię? Nie mamy. Tak skutecznie apartyjnością jesteśmy załatwieni. W takim razie... Czy ja się z panem zgadzam tylko w tej kwestii, że tak naprawdę od początku działania sejmiku nie ma żadnych działań fizycznych. Ale w kwestii Skype'a nie zgadzam się z panem, bo no ja uważam, że bardziej można zobaczyć, czy ktoś kłamie, czy nie, czy ktoś mówi szczerze, czy nie. Jeśli z kimś rozmawia w cztery oczy, czy w drugie, niż przez Skype. Tak jest moje zdanie. Błędna zupełnie teza. Pańskie zdanie, już ja pan ma swoje zdanie. Ale mówicie o argumentach, to pan powiedział, że pan tak uważa. To był argument? No z mojej strony tak. No ja wolę porozmawiać z kimś z cztery oczy. Że i tak. Ale po pierwsze, wyjdźmy z takiej zasady, że fałszywca to nawet po beczce soli jeszcze nie rozpoznacie. Tak jest? A tutaj przez to, że co tydzień stajemy do roboty i widać, czy ten gnojek zrobił coś, działa konkretnie, coś pomaga, czy tylko ma piękne gębę i tą paszczą chlapie i chlapie, ale cudownie dla Polski, dla patriota największe. I tylko ja słyszycie o nim. Nic więcej nie jak to nie, tylko tam, że ja jestem na najwyżej. Spróbujcie, towarzysze,
Nie pan mówi do mnie towarzyszy, bo panie Henryku, przepraszam, wie pan co chodzi. Czasami używa pan takich słów, które dla pana są żartobliwe, śmieszne albo zabawne, ale nie są zabawne dla innych osób. Ale to nie jest chyba sens, bo to żeśmy się spotkali i obrażali, tak? A nie, ja siebie normalnie tak się nazywamy, a nie towarzyszymy sobie, bo jak pan chce sobie towarzyszyć, to próbowałbym się cofnąć 30 lat czy 35 lat. Gdzie macie banki? Gdzie wy macie banki? Nie, może tam, gdzie wy towarzyszy. No kochany, to ja to mówię do siebie przede wszystkim, bo w moim pokoleniu rozpierdoliliśmy tysiącletni dorobek Polaków. No nie? Tak. No, w moim pokoleniu, czyli okazałem się bałwanem, niedokształcony ekonomicznie, politycznie. Myślałem, że jak ktoś ładnie mówi i pięknie mówi o Polsce, że no będzie suwerennie. To w pańskim pokoleniu zostało rozwalone, a więc jak pan może w tej chwili coś nam doradzać, nie wiem. Bo ma pan złe doświadczenie i potrafi pan z nim wyciągnąć wnioski? A nie mówię o wnioskach, jakie trzeba. Tak, ale skąd wiadomo, że one są dobre? Bo pan się zgadza. Musi pan straszyć tym gorzem. Nie, zaraz kończymy, panie Górze. To jest pan doświadczenia wypływa. Ja chciałam wrócić do tego, co może sejmik prowincji zrobić. A więc przede wszystkim może odbywać sesje, które ciągle są zakłócane. Między innymi tym, że jest ogromna rotacja osób, które przychodzą, frekwencja bardzo niska. Na jednym sejmiku było nas tylu, że zaczęliśmy lauda uchwalać, bo sejmik uchwala lauda, ale lauda możemy uchwalać wtedy, kiedy jest reprezentowana jakaś część przynajmniej powiatów, jeżeli jest 10 powiatów naszej prowincji, no to są potrzebne po prostu reprezentacje tych powiatów. One nie przybywają. Mimo, że umieszczamy na Królewska TV filmy, nie cieszą się one wielką popularnością, absolutnie w porównaniu z innymi pogadankami, z filmami zupełnie inaczej robionymi. Po prostu odtworzenie sejmikowania jest bardzo trudne. Zaborcy zabrali 300 lat temu Polakom sejmikowanie i ta świadomość sejmikowania w Polakach istnieje, no bo tam przybył, prawda, więc istnieje potrzeba sejmikowania, ale jest ciężko przedrzeć się w tej dezinformacji ogólnej z ideą sejmikowania, bo celem naszym jest odtworzenie sejmikowania. Na to są też potrzebne środki, bo przez zabiegałem na sejmie walnym. Również zabiegałam o popieranie naszego sejmiku ziemskiego na sejmie walnym. Przecież lauda takie uchwaliliśmy. I co zrobił marszałek sejmu walnego? Żeby nic, odwrotność zrobił. On mi podcina kolana. On mnie zdeklasował, zdeklacjonował mnie całkowicie. I inni marszałkowie także, tak jak w wałbrzyskiej prowincji, czy dwa tygodnie raptem jest marszałkiem jeleniogórskim i on już sobie uważa, że on może mi to czy owo pisać. Ja go wyrzuciłam z Facebooka ze znajomych po tym, co mi ostatnio napisał. To jest, się nie nadaje do niczego. To jest po prostu jakiś antypolak. A więc wprowadza się przy takiej sztywnej strukturze, jaką w tej chwili Konfederacja Niepołomicka, dlatego nie godzę się na to, żeby Konfederacja Niepołomicka zagarnęła sejmikowanie. Po prostu ta sesja jest prawdopodobnie przełomowa, bo zwołamy sesję, do tego trzeba nawiązać, kiedy następny razem pan pasuje, czy 17 kwietnia, może 6, bo dzisiaj piąta się odbyła. I to, widzi pan, to są takie małe pirapy kroczki. Co się nam udało uzyskać przez te 3 tygodnie? No zwołaliśmy i przynajmniej limitę, przynajmniej ona się odbyła. Niestety małymi kroczkami, bo jesteśmy pozbawieni kasy i prasy. Nie mamy prawie nic. A że komisja ma jeszcze tygodnie? No, ja już tutaj zagajemy. Czy 17 kwietnia odpowiadałoby to pan jest niedziela. Panie Henryku, 17 kwietnia następne, 6 sesję zwołamy. Ja przygotuję wici, umieszczę to na Facebooku, gdzie się da, w formie takiego print screen, takiej tablicy. To jest niedziela, godzina 11 tutaj
I jeżeli znalazłby Pan osoby, które byłyby w stanie 90 zł za godzinne wynajęcie salki konferencyjnej, właśnie ją dzisiaj oglądaliśmy, ona jest bardzo dobra dla naszych potrzeb. Jest duży stół. No tyle, ile przyjdzie. Na tej salce jest miejsc 15. Wokoło stołu. Jest multimedialna możliwość prezentacji multimedialnej. Tylko potrzebne są kasa, no 90 zł kosztuje ta salka. Jeżeli nie, spotykamy się tutaj w tej restauracji Bieniawa, Gajowiska 130, Wrocław. O godzinie 11, jak zwykle. Potwierdzenie tego terminu. Pan jest bardzo bezcenny, panie Wójcie. Pan jest posłem ziemi wrocławskiej. Pan Henryk potwierdził. No i to wszyscy, ponieważ to odtwarzanie idzie nam jak ludzie. Żeby nie użyć jakichś bardziej kolokwialnych. Jest ciężko. Ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć, że jeszcze możliwość tej salki tam. Ale to jest inne miejsce. Nie, jest tańsze. Za godzinę. No, tu może można by wynegocjować lepszą cenę. Drobnym dronem jak się spotkamy. Jako to było w formie członka. Ja nie miałem z tego niczego narzucania. No właśnie, stawiał pod prawo. Chodzi o to, żeby to był neutralny grunt. To może jak spotkamy się 17, przyniesiemy, to będzie trzecie półsesja, trzecie spotkanie, zresztą obrady, to są obrady tego. Oni mają rezerwację, jak widzimy, od 12 do 13, a do tego jak jest salka do wynajęcia, ona to już zupełnie zmienia, tylko tu się to rozbija o co? O 100 zł. No, ale jak pan się wyszedł do pana na Skype, panie Henryku, tak? To znaczy, mnie się, ponieważ nie mam kasy, więc te, bez kasy jesteśmy, sejmik jest bez kasy, no bo nie ma bogatych posłów na razie. Czy będzie jakiś poseł ziemski, który ma portfel wypełniony, wyłoży na tą salę konferencyjną? Proszę bardzo, nie. A mam pytanie. W każdej chwili możliwe. Tutaj pan spotka. Pan jest swój. Tutaj pan miał rację, więc co tutaj ustalamy, co mamy robić w przyszłości? Czy to pod moją nieobecność zostało poruszone? Znaczy nie, nie jest nic. No, szósta sesja będzie zwołana na 17. Potwierdza pan, panie Kocie. Tak, a 17 kwietnia. Tutaj czy coś jeszcze, no, tutaj ustalamy, co, coś ustalić, coś jeszcze przedyskutować. No, to jest postulat, żeby przejść na Skype'a, tak? To jest żebyśmy złamali zasady egoistycznych szefów, którzy nie dbają o to, albo wręcz są zdrowiem, żeby komunikacja pozioma między członkami zaistniała, żeby sobie wymieniali numery telefonów, a także adresy mailowe. Tutaj już jest taki zwyczaj. Ja wielki nie chciałbym, żeby oni się między sobą nagadali. No to w takim razie podajcie mi czytelnie swoje adresy mailowe. No to jest. I myśli pan, że jak ja jedną literkę, tak, że to tam się będzie, to jest. I tak, to jest Markus pisze. No to jest. Przecież to jest. A pani ma. Tak, tak. Dostanę? Tak, dostanę oczywiście. Kiedy? W bazie danych u pana Henryka ja jestem już. No, ale on nie jest, ale... Co ciekawie pan to powiedział, żeby nie było żadnego liderowania. To mi się spodobało. Jakiego liderowania? Żeby po prostu żebyśmy byli. Tak, nie, żebyśmy byli równi. Nie, żeby tam ktoś tam był nad nami. Ale ta równość to mogłaby polegać na tym, która kreuje dorastanie człowieka do liderowania w ten sposób, że umawiamy się, że kadencje są na przykład kwartalne, czy gdybym był szefem i po kwartale, gdybym pokazał, jak pięknie poddaję następnemu, na następny kwartał, wszystkie dane osobowe, dojścia do tych komunikatorów, które używaliśmy. I, a jeszcze był to, rzucił to młodemu, skromnemu,
utalentowany, to przecież ja bym nie przestał działać. Pomagałbym mu, a on by miał szansę i rozpocząć. I to pokolenia młode trzeba wciągać do roboty. A nie średnia nasza ma być 80. Ja to jest gość, ale mam tutaj jedno pytanie. Ponieważ pan tutaj dał postulat, żeby na Skype się jednak spotykać, jaki pan ma, od jakiego czasu pan prowadzi tego Skype'a? Od ilu lat? Współpraca z tymi wykształciukami od 2 lat, licząc na to, że każdy z nich w swoim miejscowości zgadnie sąsiadów i działaczy i będą się najłatwiej porozumiewali. To już nie ma najcięższych świetlic, nie wiedzą, gdzie się przytulić i tak dalej. Jest też szansa na to, że jeszcze na tym Skype'ie można było poprosić, a to burmistrzu przyjść i się ukończyć swojego obywatela, a we czwartek nie przyjdzie nawet drogą, w środę nie przyjdzie kibel, który organizuje młodzież i w ten sposób zarządza tym, i w takiej miejscowości wysokie nie jest tylko ja miejscowością małą, gdzie ale mam pytanie jeszcze jedno. Jaki pan przez 2 lata osiągnął efekt? Jak pan uważa, to ocenia swoją działalność? Tym, co pan działać i przyjdą, to dajemy sobie wzajemnie tak gdyby poparcia i że jesteśmy w grupie. To już jest to. Dobrze, a co nie robią? Naszym jak gdyby sztandarem, który tam jest. To jest to, że na przykład jutro o 11, po raz drugi i Józef Kamyski, autor Filary Państwowości naszej, czyli wkracza do Pałacu Prezydenckiego i ma przez 2 godziny referować w obecności prezydenta, w obecności wicepremiera Morawieckiego Mateusza, ma referować i to na słabe strony planu 25-letniego. Mogę zaraz powiedzieć, że na tym będzie polegać. Od razu wszyscy boimy się tam w całości wrócić, nie dokładnie samochodzi. A jeżeli chcecie usłyszeć jego główne tezy, to proszę bardzo, dzisiaj jeżeli dostanę aspekty mailowe, będzie jego. I dlatego nie to wybrana książka, zabramy jego wszystkie przemyślenia. Jestem gotowy oddać głowę do tego człowieka, za jego dzieło, gdzie dostrzegam jego intuicyjne zrozumienie, gdzie są bariery rozwoju i suwerenności Polski i gdzie jest szansa na rozwój Polski i Polaków. Dodam, że to jest Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, czyli inna konfederacja niż Niepołomicka. Dziękuję. Za osobę, której pan reprezentuje. Jest tam taka zasada, że każdemu udzielimy wsparcia wzajemnie, byłoby się komuś nareszcie udało. To jaki cel? Co się udało? Co się miałoby, bo zgubiłem sens? No on skrytykuje ten program Mateusza Morawieckiego i co dalej? Pan Wojskie, czy wiecie, gdzie się Polska leży na kolanach? Leży Polska na tym, że system emisji pieniądza polega na tym, że same banki w Polsce przyznają, że udzieliły obywatelom firmom, a rządowi te 50 dziury budżetowej 50 miliardów, to właśnie teraz udzieliły i to jest te 350 miliardów ponad lokaty, czyli faktyczne zasoby. Banków. To teraz zobaczcie, jestem tym bankowcem. To co miałem, to ponad to wydałem wam 350, czyli nie miałem tego. Czyli oddał fikcję. Dałem wam fikcję, a wy wierzycie mi i po roku oddajecie z wyrokiem te 350 miliardów, to jest 1/4 całych wydatków Polski. I popatrzcie teraz, i ja sobie, nie tak jak nawet komunistyczny rząd przez 50 lat, miał gorzej, bo emisja pieniądza polegała na wydrukowaniu dodatkowych pieniędzy. Ale ten rząd
przynajmniej przeznaczył, poszukując i defraudując, pomniejszając zawsze nabyczą przez nabywczo pieniądze przez inflację i okradał społeczeństwo, ale przynajmniej to pokradzenie w dużej części poszło na budowę stoczni, hut, przemysłu, uranowych i tak dalej. To, że ja podpiotowe siostrze w ten sposób, ale nie będę do nasy, ale to zostanie przeznaczę to w rodzinie przynajmniej, czyli w państwie, bo to jest złodziejstwo w pewien sposób, ale no przynajmniej jeżeli jako taką legalizowane, nie? Że no, to jest pozostaje w rodzinie. Pozostało w rodzinie polskiej. I jeżeli by zostało wydane sensownie na rozwój, rozwiązek, no to byłaby piękna sprawa, bo zawsze trzeba i jednak robić rzutkę po to, żeby zainwestować coś. No ale panie Henryku, przez 50 lat komuniści odbierali Polakom, ładowali w te zakłady, które potem za grosze sprzedali Żydom. Czy obcym. A kto sprzedał? No ci sami. To ci sami byli no, cały czas u władzy. No to tak. Czyli nie widzi pan tego planu, że to były etapy. Więcej bym powiedział, gdyby te sukienszyny za darmo wzięły tę gospodarkę i były na zwykłe rządy odpowiedzialne za tę gospodarkę. A oni się okazali pasterami. Tak. Tam z tymi pasterami, którzy natychmiast, żeby zarobić, sprzedali obcym, co się dało. Dobra, co jeszcze? Wiecie dobrze, że każdy z nas, jeżeli prowadzi przedsiębiorstwo, to są zyski dla pracowników, ale zysk jest także za posiadane środków produkcji, za właściwość. I tej własności nie mamy nic w tym kraju. 70% polskiej gospodarki jest w rękach obcych. I jeżeli statystyka mówi, że rośnie gospodarka, to komu rośnie? Tym 30% czy tym 70%? I te chamy mówią, polska gospodarka rośnie. Moja rośnie, moja rośnie, moja rośnie. Nie no, oszukują nas i okłamują, więc tak. Powinniśmy jako Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej ustosunkować się do... Za dwa tygodnie będzie Sejm walny. Do tego Sejmu walny. Pierwsza sprawa to jest to w tym programie. I nawet Mateusz Morawiecki chlapnął takie zdanie publicznie. 80 miliardów tracimy przez branie i tego dekretu rządowego. I bo trzeba ile 50 okresów, on zrobił 80, dwie swojego banku. On rozumie ten problem, tylko sukien syny nie są, ten cud może podejmą nareszcie. I kiedy zobaczą, że naród to wie, my wiemy, to nie ma czyli, rozumiem pana, to są kwestie finansowe bardzo ważne, podstawowe. A co pan zrobi, jak jeszcze pan było wypić? No, a oni miliardy, 350 miliardów w rękach tych różnych na usługach Petru i wszystkich innych. Ja dlatego starałam się na tym Sejmie w Konstantynowie i Wiśniczu załatwić pieniądze na odtwarzanie sejmikowania. No i nie udało się, ponieważ dobra. Nie chcieli kasy. Nie Połomicka Konfederacja nie potrzebuje pieniędzy, ale oni są na mnie potrzebne. Wstępowe wierzę. No więc za dwa tygodnie będzie Sejm walny, na którym znowu poseł, każdy marszałek jadący tam musi zapłacić i to nie raz 100 zł, tylko 3 razy za każdy dzień obrad. Po prostu idzie do góry ta spirala. Ta selekcja negatywna. Rozumiem. A do tego polonijne. Cóż to ma znaczyć? Dobrze, to są jakieś sprawy no, poza nami, bo... Ale pozwól ustosunkować się do posłom, ustosunkować się do tego, co się za dwa tygodnie wydarzy. Wie pan co, ja uważam, że w tym momencie, że się ten cały Sejm, to sejmikowanie reaguje, to w czasie pytania, że pani, gdy było najwięcej osób na takim Sejmie? Pan? W Konstantynowie było najwięcej. 50-100? Nie, skąd? Powinno, jest, Leszczyński zrobił, dodał do 41 prowincji w Polsce, 9 prowincji zagranicznych. Nie, ale chodziło o to, ile fizycznie było osób na spotkaniu. To nie więcej. 30-40 osób. To jest tak, że 14-20 głosów było, 20 prowincji. A 30-40 osób można by w salach takiej starości.